Cześć, witajcie na kanale Orchidelii, witam Was serdecznie i już powoli świątecznie. A dzisiaj przepis wpasowujący się w świąteczny klimat, czyli takie właśnie ciasto z kremem piernikowym. Aż tutaj czuć, jak pachnie cynamonem. Ale oczywiście zanim przejdziemy do przepisu, tradycyjnie zachęcę Was do zasubskrybowania kanału, aby zawsze być na bieżąco z nowymi przepisami. A łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy wielbiciele pierników. Zaczynamy od zmielenia 150 g pierników. Mogą to być pierniki własnoręcznie robione lub po prostu kupione. W kolejnym kroku mielimy 200 g suszonych śliwek. Śliwki wcześniej namoczyłam w gorącej wodzie, ale jeśli macie pewność, że ciasto nie trafi w ręce dzieci, można dodać do nich nieco alkoholu i zostawić na przykład na całą noc. 200 g miękkiego masła ucieramy do białości. Następnie dodajemy 500 g serka mascarpone etapami niecały od razu. Gdyby masa się zważyła, wystarczy podgrzać całość w mikrofalówce lub w gorącej wodzie, a wszystko ładnie się połączy. I jeszcze 2 łyżki cukru pudru. A na koniec jedna szklanka, czyli 100 g mleka w proszku. A na blacie mam biszkopt czekoladowy o wymiarach 20×30 cm. Jest to biszkopt pieczony według mojego przepisu, który widzicie teraz w prawym górnym rogu. Na taką blaszkę będziecie potrzebowali podwójną porcję ciasta, a wszystkie szczegóły znajdziecie w przepisie, link do którego umieszczam w opisie pod filmem. Blat biszkoptu nasączam, po czym wykładam mniej więcej 2/3 kremu. Całość przykrywam kolejnym blatem, który również nasączam. Ciasto na chwilę idzie na bok, można je w tym czasie wstawić na przykład do lodówki, a my w tym czasie zajmiemy się kremem piernikowym. Do reszty kremu dodaję zmielone pierniki i śliwki. I jeszcze łyżeczka cynamonu. Całość ucieram na gładką masę, a następnie wykładam na biszkopt. Krem przykrywam ostatnim blatem, nie zapomnijcie o jego nasączeniu. Ciasto znowu na chwilę wstawiam do lodówki, a w tym czasie zrobię polewę. 150 g mlecznej czekolady i 50 g śmietanki 30% rozpuszczamy razem. Gotową polewą polewamy ciasto. A do dekoracji użyłam pierniczków w kształcie gwiazdek. Jeśli będziecie bardziej przewidujące ode mnie, możecie użyć do dekoracji własnych pierniczków robionych z mojego przepisu na pierniczki alpejskie. Sprawdzą się one idealnie, szczególnie, że można je nadziewać. Smacznego!